wspólnie bezpieczni. Skutki, jakie wywołują dopalacze, możemy omawiać czy analizować na dwóch płaszczyznach. Jedno to zdrowie moje somatyczne, czyli to, co dzieje się z moim układem krążenia, oddechowym, z moim układem trawienia. I tutaj dopalacze, substancje psychoaktywne działają na układ krążenia, bo wtedy wiadomo, że jest bardzo groźne przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia, wzrost temperatury, który może nieraz powodować niewydolność wielonarządową. Powoduje to, może on powodować rozkład tkanek, narządów, bo tak wysoka temperatura denaturuje, uszkadza nieodwracalnie te struktury. I jeżeli uda nam się, a w większości, na szczęście, udaje się pacjentów przeprowadzić przez tę fazę ostrego zatrucia, to często pacjenci myślą, że ta przygoda już się kończy, a zapominają, że pozostaje coś takiego jak moje zdrowie psychiczne, czyli to jak czuję, jak myślę, jakie są moje emocje i te substancje nieraz bardzo intensywnie, bo po jednokrotnym działaniu doprowadzają do rozstroju zdrowia psychicznego. Ale nie możemy zapominać też, że one w tej odległej perspektywie, w ciągu tygodni, miesięcy, nieraz nawet lat powodują, że u pacjenta rozpoznawana jest schizofrenia, jest rozpoznawana choroba afektywna dwubiegunowa, jest rozpoznawany zespół depresyjny. I tutaj szkody są strasznie trudne do odrobienia. Cała rozmowa do posłuchania w podcaście. Wspólnie bezpieczni. Link znajdziesz w opisie pod filmem.